kochani, także zabieramy się dzisiaj za przesadzanie moich anturiów. One siedzą w takim podłożu, które bardzo mi ono nie pasuje. Mówiłam o tym w filmie, jak właśnie nagrywałam o bigosie. I moje paznokcie wiem, że wołają o pomstę do nieba, ale zazwyczaj tak jest właśnie w tych naszych roślinnych klimatach, że no, często grzebimy w ziemię. W ziemi! Oczywiście, że w ziemi. Okej, zaczynam, bo chcę zobaczyć, co tu się dzieje w ogóle z korzeniami. Tu widzę, że już jest jakiś chyba korzeń urwany. Tutaj mamy Anturium Papilaminum Blue hybrydę. Aha, i to jest to, co czegoś obawiałam, że w tych podłużnych doniczkach nie będę potrafiła ich wyciągnąć. Okej. Stan korzeni. Fajny, nie jest ich za dużo, ale jest całkiem okej. I myślę, że ta doniczka będzie... Bo różnica między doniczkami nie jest duża. Ale... Co za farfocel tam? Myślałam, że jakiś pająk. Ale już czas je przesadzić po prostu, bo mówię, tam to podłoże nie było złe, ale tu są takie włókna, ale dobra, nie będę o tym mówić. Nie daję warstwy drenażowej na dno, od razu mówię. Jakby ktoś był zdziwiony, to ja nie daję. Powinno się dawać. Także od razu biorę się za przesadzanie. Ja już chyba nawet raz mówiłam w jakimś filmie, w których przypadkach przesadzam rośliny. No i to jest, powiedzmy, taki przypadek, no może nie do końca taki przypadek, ale bo te rośliny jakby nie stoją w miejscu, ale no podłoże, które wtedy musiałam im dać, bo nie miałam innego wyjścia, bo innego nie miałam wtedy w domu, no nie spełnia moich... O nie, kot gdzieś jest zamknięty, czekajcie! A nie, kocie! O! Nie spełnia moich jakichkolwiek tam wymagań. Tak, to są zwykłe doniczki produkcyjne. Tymczasowo jeszcze będą sobie w takich nie najpiękniejszych. Dobra. Troszkę uciskam tą ziemię, ale nie jakoś bardzo, bo ona i tak po pierwszym podlewaniu się osiądzie. Sobie się osądzi. Osiądzie się. Okej. Pierwsza sztuka przesadzona. Bardzo ładne anturium. Przepięknie. Nie wiem, czy nie widać kolor. On jest taki... Taki połyskliwo-welwetowy, zielono-niebieski, bym powiedziała. Okej. Pierwsze za nami. Teraz Anturium Cos X. I tutaj widać, jak źle jest z tym podłożem. No ale... Dlatego właśnie muszę... O nie, ja czuję, że tutaj z korzeniami też jest nie najlepiej. Pękła doniczka, no trudno. Aha, tutaj nie ma za dużo korzeni w ogóle. Ale to, co są, są spoko. No tak małą ilość korzeni, to nawet nieźle. No to jest ten najnowszy listek, już jest taki całkiem fajny. Dobra. Więc przesadzamy. Tutaj widziałam, że w jednym z tych... A nie, okej. Myślałam, że w którymś idzie liść. Ale nie. Trzeba zawsze brać poprawkę na to, że gdy właśnie przesadzamy, w momencie, kiedy idzie nowy liść, to może tak się zadziać, że coś z tym liściem najnowszym się zadzieje, bo wiadomo, one są bardzo delikatne i gdy przesadzamy, bardzo łatwo jest je w ogóle uszkodzić. Bardzo łatwo też... jakby zaburzyć ten cykl wychodzenia liścia i może tam z nim się jakieś mogą się z nim jakieś niefajne rzeczy zadziać. Jak widzicie, podłoże jest dość mokre, które teraz obecnie stosuję, czy stosuję, które wypełniam im nowe mieszkanka w doniczkach, więc jak na razie na pewno ani dziś, ani jutro nie będę ich podlewać. Okej. Teraz ładnie, od razu lepiej wygląda roślina, kiedy jest w większej doniczce. Mam tendencję do... tu w ogóle widać pięknie, jak to podłoże jest beznadziejne. Naprawdę jest nie, oczywiście, że na tym nie widać na nagraniu. To jest właśnie moje najnowsze... tak, to jest najnowsze anturium. To jest anturium Indoporti Portilae z kosem X. Listem, który był tutaj przed chwilą przesadzany. I chyba to dam w to. Tak.
Zawsze trzeba też pamiętać, że podłoże musimy dostosować do takich rzeczy jak warunki, które panują u nas w domu, czy te, które panują w witrynie. Chociaż zazwyczaj osoby, które mają witryny, trzymają też hydroponice, więc to jest w ogóle inny układ i o tym jakby ja się nie zamierzam rozgadywać ani opowiadać, bo na tym się kompletnie nie znam. Ja witryny nie posiadam. Ja mam tylko regały i tutaj trzeba pamiętać, że jeżeli mamy bardzo ciepło w domu, mamy małą wilgotność, a bardzo ciepło, no to wiadomo, że tutaj ta ziemia też będzie szybciej nam przesychała. To też trzeba pamiętać przy tym, żeby nie zrobić zbyt przepuszczalnego podłoża, no bo możemy mieć problem i możemy mieć problem, znaczy może nie problem, ale to nam dostarczy na pewno więcej pracy z podlewaniem, tak? Będzie trzeba częściej podlewać takie podłoże. Dobra. I ostatni też nowy nabytek. Ojoj, tak, bo ja właśnie... O, tutaj są korzenie, sztosik po prostu. Muszę sobie delikatnie poradzić z, no właśnie, wyciągnięciem tego mchu, bo tego nie chcemy. Przynajmniej ja tego nie chcę w swoich korzeniach, kiedy wkładam do pikosu rośliny, nie chcę mieć mchu. Boję się, że zastąpi proces gnicia. I ten misiek idzie w tą brzydką, brązową doniczkę, ale nie chodzi tutaj o to, żeby wyglądało, tylko żeby spełniało swoje zadanie. I on ma właśnie takie dość takie korzenie szeroko rozwinięte, szeroko, jakby no są dosłownie centymetr od, nawet nie, centymetr od brzegu doniczki z jednej i z drugiej strony, więc wolę, żeby jednak troszeczkę tego zapasu miał. I tutaj też nie widać, żeby się jeszcze nowy listek jakiś znalazł, robił. Widzę, że bardzo świetny kramzyt się gdzieś zaplątał. Zobaczcie, ten kamień taki duży. No, przy takim jakby przesadzaniu, gdzie możemy sobie na takiego kwiatka pozwolić i spokojnie sobie go przesadzać, to możemy takie rzeczy wyłapać z podłoża. Więc nie ma co dramatyzować. Ale no, kamienie, nie. Dobrze, na pewno dzisiaj, a jutro tego nie będę podlewać. Jeszcze umyć te doniczki. No dobra, teraz pytanie, czy w tą osłonkę wejdzie mi ta doniczka? O nie, nie wejdzie. O nie, tak bardzo chciałam. Tak bardzo nie, a to będzie za wysoka. No tak będzie beznadziejnie wyglądało. Dobra, to tylko chociaż... Czy ja nie mam jakiejś takiej minimalnie większej? A na pewno go przesadzę, bo on też jest tym beznadziejnym. No... Takie miało małe korzoneczki, jak do mnie przyszło. Tutaj widzę. Nie są też jakieś za bardzo cudowne. I właśnie idzie liść, więc no. Muszę bardzo uważać. Muszę zobaczyć, może jakąś minimalnie większą doniczkę bym miała. Coś pomiędzy. To jest to samo. Tak wiecie, będzie wystawało, ale nada się. No, potrzebuję troszeczkę większej do niego doniczki. To jest anturium. Magnificum, Magnificum BSE. No nie będzie za cudo, będzie taki dziwny u góry, w sensie będzie tak brzydko wystawało. Ale już okej, niech będzie. A za dużo. Tak, może najpierw tak. Ja ogólnie nie mam za dużo osłonek, jeżeli chodzi o rośliny. Nie mam... Boże, nawet nic. No, także... Recykling u mnie pełną parą. Nie wyrzucam takich rzeczy, tylko zostawiam sobie na inne właśnie takie przypadki. Powinni produkować takie większe do osłonki, takie bym kupowała. No ja nie mam niestety osłonek za dużo w swoim asortymencie domowym, do roślinnym. Asortyment to jest chyba w sklepie, ale nieważne. No chodzi o to, że ja nie posiadam takich osłonek, nie posiadam ładnych doniczek, no bo... Chyba nie byłoby mnie stać na takie rzeczy. Przy takiej ilości roślin to zbyt dużo ode mnie by wymagało. Dobra, mam nadzieję, że on się ucieszy. On już tak... Chwila, moment. Nie no, to jest mniejsze. Czy to jest to samo? Nie no, mniejsze jest, okej. Okay. Zresztą piłam, że ten sam rozmiar wsadzam biedaka. No ale już będzie miał lepsze podłoże troszeczkę. Bardzo ładny jest to anturium. Jestem ciekawa, jaki będzie kolejny liść. Mam nadzieję, że nic mu nie zrobię teraz tym przesadzaniem, bo trochę bym się pewnie zirytowała. No dobrze. Nie wygląda super. Jeszcze jak się tak odwróci, to zobaczcie. No dobra, może nie wygląda. Może bardzo nie wygląda, ale i tak mi się ta osłonka tak bardzo podoba, że i tak jej nie wymienię, nie zmienię i
musi być w tym i koniec na razie. Nie, no żartuj. A, zapomniałam jeszcze ten gratis, który dostałam, już się dowiedziałam, że ten gratis z ostatniej paczuszki to jest Anturium Gra... Najprawdopodobniej oczywiście. Anturium Gracile AFF. Może w taką mniejszą, czy w tą większą teraz? Trochę mało ma korzeni. Nie, w tą mniejszą dam. Nie, będzie ciężko z podlewaniem. Ach, te rozterki. Dobra, niech idzie w tą. Już, niech tak już. Jak zaczęłam w tych większych, to już od razu dam do tej większej. Muszę po prostu uważnie teraz go obserwować, co się będzie z nim działo. Czy będzie mu się podobało, czy jednak to się mu nie spodoba. Taka duża Donisia. No, więc jakby nie zorientowałam się, że to jest w ogóle coś w pokroju Gracile, ponieważ nie... Te liście w ogóle są niepodobne do tego, tej rośliny. Bardziej jakby okrągła, więc myślałam, że to może jest jakieś, nie wiem, magnifikum. Nie wiem jak wyglądają takie sieweczki magnifikum. Ja jak już kupowałam, to już kupowałam duże. I to małe, które rośnie obok dużego, też już jest większe, więc... Okej. Okay. Może głębiej? Nie wiem, już takie trochę wyciągnięte jest. No tak, teraz jeszcze zostaje mi umycie i dopasowanie podstawków. Jak widzicie, mam też matę do przesadzania. Jest to bardzo przydatny produkt według mnie i każdy roślinomaniak według mnie powinien mieć, ponieważ to jest udręka przesadzać coś na ziemi, na gazetach, w pudłach i tak dalej. No, ja nie jestem zachwycona takim przesadzaniem. W sensie, no wszędzie to się brudzi i roznosi, czy keramzy się turla, czy perli, gdzie się wysypie obok. Szczególnie jak tworzymy już jakąś mieszankę, to już totalnie jest niefajne. No więc takie maty są przydatne i wydaje mi się, że nawet na prezent dla kogoś, kto się zajmuje roślinkami, to jest super pomysł. Ja w ogóle obecnie teraz przesadzam na stole. To jest taki stół kuchenny, więc jednym po prostu ruchem mogę teraz to szt, i mam czysto. No dobrze, kochani, jeżeli filmik tego typu Wam się podobał, to zostawcie kciukasa w górę. Takie na szybko, spontaniczne przesadzanie roślinek, bo już był na to czas, bo to, że mówię, było beznadziejne. Kiedyś to dysku doniczki. Okej, okay, no to dobrze. Jeżeli Wam się podobał, to zostawcie kciukasa w górę i zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Trzymajcie się cieplutko, cześć, pa!